O, dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich w ten ciepły dzień. Dzień dobry wszystkim, kochani. Spróbujemy zrobić teraz live. Wydaje mi się, że bardzo interesujący, bo dużo myślałam o tym temacie. Tylko powiedzcie najpierw, bardzo proszę powiedzcie, czy dobrze mnie słychać, czy mnie widać. Dziękuję bardzo. Dziękuję, dziękuję za ciepłe słowa, bardzo mi miło. Pani Tatiana, bardzo mi Pani pomogła, zakończyłam toksyczny związek i jest pięknie, fantastycznie, tylko się cieszę. Tak, to co, robimy teraz live'a, tak, dobrze słychać? A muzyka nie przeszkadza? Ja niestety nie mam wpływu na tą muzykę. Zapiszę na pewno, tak. Pozdrawiam ze Szwecji, dziękuję. Pani Tatiana wielu pomogła. Boże, jak fajnie, jak mi miło słyszeć te słowa, czytać. I akurat dzisiaj też będzie mowa o tym. Dzień dobry, bardzo, bardzo dziękuję za ciepłe słowa. To co, zaczynamy, tak? O, już jak tak za Panią tęskniłam. Ja też tęskniłam, kochani. Pani mi mega pomogła. Boże, jak ja lubię czytać takie komentarze, naprawdę. Dzisiaj powiem dlaczego. Tak, tak. Wyprowadziłam się toksyczne matki, tak. O, dziękuję, 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 dziękuję. Dobra, czyli zaczynamy, tak? Dzisiejszy temat, ja się obawiam, że będzie bardzo, bardzo długie nagranie, bo... O, dziękuję, dziękuję. Nie, nie będę teraz odpowiadać, nie gniewajcie się, kochani. O tym to poczytam, ale mnie to troszeczkę teraz rozpraszę. Ja też wszystkich Was kocham i też się stęskniłam i cieszę się, że zaczynamy, tak? Nie będę odpowiadać, proszę się nie gniewać. Żeby tak, dlaczego będzie, wydaje mi się, że temat będzie, to wideo będzie długie, bo temat nie jest długi, tak? Dlatego, że podzieliłam go na dwie części. I żeby zrozumieć tą myśl, którą ja chcę przekazać, my porozmawiamy o tych dwóch częściach, tak? Naprowadziła mnie na nagranie tego wideo, które zatytułowałam, że nikt nie może nas obrazić ani zmienić. Zmienić się możemy my sami i tak samo możemy się sami obrazić. I to do nas należy wybór, czy mamy się obrażać, czy nie. I czy mamy się zmieniać, czy nie. I to jest bardzo ważne, myślę, że będzie odkrycie dla kogoś. I ja się cieszę, że mi się udało wymyślić sposób, w jaki ja będę się starała przekazać swoją myśl, dlatego że uważam, że to jest bardzo ważne i jeśli komuś po dzisiejszym live'ie ktoś wyciągnie jakiś ciekawy, wartościowy wniosek dla siebie, dla mnie to będzie ogromnym sukcesem i ogromnym szczęściem. I bardzo proszę się wtedy podzielić ze mną tą informacją, bo to jest dla mnie też bardzo ważne. Co naprowadziło mnie na temat dzisiejszego wideo, live. Była u mnie klientka, która, to jest bardzo ładna dziewczyna, która ma trzy dorosłe już córki, które nie mieszkają z nią. I ponieważ urodziła je w młodym wieku, jest ładną, atrakcyjną, energiczną dziewczyną, tak? I ponieważ z mężem jej przez dłuższy okres czasu się nie układało, a dzieci są dorosłe, ona postanowiła z nim się rozwieść, tak? I w związku z czym, a jest finansowo niezależna i radzi sobie dobrze i oprócz tego jest atrakcyjną kobietą, tylko na moment z powodu tych wszystkich jazz, tych wszystkich
tego wszystkiego, całego piekła, który mąż jej zrobił, troszeczkę o tym zapomniała. Naprawdę jest bardzo atrakcyjna. I przyszła do mnie, rozpłakała się i mówi, że jej mąż za jej plecami obdzwania wszystkich znajomych i mówi o niej brzydkie rzeczy. Dzień dobry, dzień dobry. I powiedział, że jest, nie wiem, czy na YouTube można mówić wulgarne słowa, słowo na literę K, tak? Że to jest taka Q, tak? I z tego powodu ona się rozpłakała u mnie, a oprócz tego zamierza iść do sądu, była u prawnika i chce po prostu sądzić się z byłym mężem o pomówienia. I jeszcze jeden taki moment, zadzwoniła do niej jej przyjaciółka i powiedziała, że nie może z nią utrzymywać kontaktu, ponieważ jej mąż dzwonił i groził jej i tak dalej, i ona się boi, i tak dalej, i tak dalej. W związku z czym chcę powiedzieć, że takiej przyjaciółce wiatru w garbaty plecy i tu nie ma co płakać w ogóle, to nie była przyjaciółka i absolutnie nie wolno się tłumaczyć, a tym bardziej nie wolno martwić się i płakać z tego powodu, tak, że przyjaciółka od nas się odwróciła. Na zdrowie jakby powiedzieć, że, przyznać przyjaciółce rację, powiedzieć, że no masz rację, rzeczywiście, ja jestem hu i jestem po prostu tym wszystkim, co mówi o mnie mój były małżonek, więc rzeczywiście nie powinna się zadawać z kimś takim jak ja. I rzecz nie odłożyć słuchawkę. Przepraszam. Ale absolutnie się nie przejmować, absolutnie nie rozpaczyć, może się nie tłumaczyć i tym bardziej nie płakać. W ogóle tu nie ma powodu do płaczu. To jest powód do radości, że odpadł ktoś, kto do niczego nie był ci potrzebny. Jeśli chodzi o małżonka i tą sprawę w sądzie, którą moja klientka chce rozpocząć. I ja uważam, to jest moje zdanie, tak, ja nikomu nie narzucam, ja powiem, że ja dzielę się tutaj swoim zdaniem po to, żeby człowiek, który ma jakiś problem albo zastanawia się nad czymś, popatrzył z różnych stron na swój problem albo sytuację, tak? I oczywiście podejmowanie decyzji należy do państwa. Ja nie namawiam nikogo do swojego punktu widzenia. Ja po prostu mówię o tym, jak bym postąpiła ja. I można po prostu posłuchać, może to naprowadzi państwo na jakieś myśli i tak dalej. I teraz tak. Dwie części tej sytuacji. Dlaczego ja nie chcę, dlaczego ja uważam, nie to, że nie chcę, dlaczego ja uważam, że pójście do sądu i wytoczenie jakiejś tam sprawy byłemu małżonkowi o zniesławienie i tak dalej, to jest zbędna trata czasu, nerwów, pieniędzy i energii. I to wszystko można przeznaczyć na coś innego. I nie dlatego, że z prawnikami lepiej nie mieć nic do czynienia. Ja w swoim życiu nie spotkałam żadnego prawnika, którego darzyłabym sympatią i szacunkiem, ale to jest moje subiektywne zdanie, powtarzam, moja subiektywna ocena. Ja nie znam wszystkich prawników, ale tych, których poznałam, z którymi panie i panowie byłam w kontakcie, uważam, że sobie drożej wychodzi komuś tam coś tam robić, tak? Prawnik jest, będzie skierowany, on już zaproponował jej różne rozwiązania, on jest skierowany na to, żeby zarobić pieniądze. I tą panią to będzie kosztowało bardzo dużo wysiłku, nerwów i tak dalej. I w sądzie to dla nas jest oczywiste, tak, że jej mąż zachowuje się nie po męsku, w ogóle no żałosny, tak? Natomiast dla sądu to nie zawsze jest jasne i tak dalej, ale zostawmy to, to jest jak moje subiektywne zdanie, szkoda nerwów, pieniędzy i czasu na to. I co nam da i mam nadzieję, że na koniec tego naszego live'u
Państwo zrozumiecie, co nam da i dlaczego tak trzeba według mnie postąpić. Nie robienie żadnych spraw, nie wytaczanie żadnych spraw o zniesławienie. Dwie rzeczy. Dlaczego? Po pierwsze tak, trzeba zrozumieć, że ludzie zawsze będą znajdowali, widzieli to, co jest naszym niedociągnięciem, naszym jakimś błędem albo jakiekolwiek tam potknięcie, tak? Ale nie wszystkie ludzie. Będą inne osoby na naszej drodze, które będą widzieć i dziękować na przykład za jakieś nasze dobre sprawy. Ale brać orientację na zewnątrz, na innych ludzi, jest po prostu zbędne, niepotrzebne i bardzo łudzące, bo my nie możemy, już mówiliśmy kiedyś o tym, uzależniać swojego stanu emocjonalnego, poczucia szczęścia w swoim życiu albo jego braku od czynników zewnętrznych, tak? My nie możemy żyć w ten sposób, że oczekując pochwały, że ktoś nas pochwali i wtedy jest okej, cieszymy się. A ktoś powie, że tak jak ten były mąż mojej klientki, że jesteśmy tacy i owacy i od razu życie po prostu ma czarne barwy. Nie. Dzisiaj my też będziemy mówili o książce Erika Berna Gry, w które grają ludzie. I ta książka, i bardzo ją polecam, czasami Państwo się pytacie mnie, co warto poczytać. Tą książkę czytałam kilka razy i będę jeszcze czytać może kilkanaście, bo za każdym razem tam odnajduję coś nowego. Może w zależności od tego, na czym skupia się fokus mojej uwagi. Właśnie ta książka, i to przy czym na samym początku. To nie jest cała wiedza tej książki. Możliwe, że jeszcze zrobimy nagranie na temat dalszej jej części. Ale ta książka właśnie da nam odpowiedź na pytanie, dlaczego jedne osoby zachowują się szlachetnie, ładnie, starają się komuś pomóc, starają się zobaczyć coś dobrego w innych, a inne osoby wolą kogoś oczernić, zniesławić, wolą robić podłości, wolą brać udział w jakichś, nie wiem, oglądać na przykład głupie programy, bo przecież w telewizji, nie wiem co prawda jak w polskiej telewizji, a w telewizji rosyjskiej jest bardzo dużo bardzo prymitywnych programów, gdzie przychodzi na przykład jeden bohater i znany jakiś piosenkarz czy coś i zaczyna się kopanie w jego brudnej bieliźnie. I ja zawsze się zastanawiałam, dlaczego tak się dzieje i dlaczego jest tak duża oglądalność takich programów, bo przecież tam no szkoda gadać, tak? To nie jest nic wartościowego, co by mogło młodzież chociażby nauczyć czegoś dobrego, tak? Tu chodzi, to od razu odpowiem na to pytanie. Bardzo prymitywne, płytkie programy i bardzo takie brudne, im bardziej, to jest tak jak, jest takie porównanie, rzucać gówno na wentylator, tak? I to się roznosi, tak? I większość ludzi lubią takie programy i lubią rzucać to gówno, bo w ten sposób oni zaspokajają swój głód sensoryczny i strukturują jakoś swój czas. A co to oznacza, powiemy dalej. To jest akurat zdanie Berna. Także jedna z najważniejszych rzeczy w naszym rozwoju jest zaspokojenie głodu sensorycznego i umiejętność strukturowania swojego czasu. I tak, może na razie to się wydaje chaotyczne, to co ja mówię, ale dalej mam nadzieję, że wszystko się poukłada. I bardzo mi zależy, żeby się poukładało, dlatego że uważam, że to jest bardzo ważny temat, który pomoże nam w wielu obszarach swojego życia. I po takich programach człowiek czuje się okropnie zniszczony. Tak, ale nie wszyscy czują się zniszczeni. Wielu osób biorąc
udział w takich programach, albo na przykład sieci społecznościowe, tak? Po co to jest potrzebne? Między innymi też po to. Człowiek czasami są takie osoby, które naszczekają się, nakłócą się w sieciach społecznościowych, tak? Jak jakiś tam wściekły pies, tak? I czołgają się do swojej tam budy, do swojej klatki i śpią spokojnie, tak? Wyrzucą z siebie to wszystko, co mają. Dlatego jest taka duża popularność tych wszystkich sieci społecznościowych, czatów i tak dalej. Tak, dokładnie. Ale co chciałam powiedzieć, jeszcze abstrahując od tego programu. Wracając do tej mojej klientki, co ważne zrozumieć, nieważne jakim dobrym byś był człowiekiem, jak bardzo chciałbyś zrobić coś dobrego, jak ile wysiłku włożyłbyś w to, żeby komuś pomóc w czymś, albo samemu wyjść na wyższy poziom rozwoju, zawsze znajdzie się ktoś, kto będzie się starał oczernić. Tym bardziej małżonek, jej były małżonek, tak, który na przykład znają jej jakieś słabe strony, czy nie wiem, i dlatego to boli najbardziej, tak? Kiedy niszczą nas osoby z bliskiego otoczenia, to boli bardziej niż gdyby to był ktoś obcy. Nawet szczury wybaczają obcym szczurom z innego stada to, czego nie wybaczą swoim najbliższym. Najbliższego, jeśli on zrobi im coś złego, oni po prostu zagryzą na miejscu, tak? Robione były badania na szczurach. To przy okazji. No i teraz tak, żeby też nie przedłużać za dużo. Czyli to nie od nas zależy, jaka reakcja innych osób będzie na naszą działalność, zachowanie, styl życia, nie wiem, podejmowane decyzje i tak dalej. To zależy od tego, co te obce osoby, tak idąc na skróty, mają w środku siebie. Człowiek zawsze dostaje z zewnątrz to, co on nosi w sobie. To nie są po prostu takie banalne frazesy, to jest prawda. Ale to będzie w drugiej części naszego live'u. A teraz wytłumaczę, żeby przekonać, że nie ma takich ludzi, w stosunku do których nie znalazłby się ktoś, kto będzie się starał swoje gówno wyrzucić na wentylator, tak? Przepraszam za słownictwo, ale uważam, że ono jest najbardziej stosowne, mówiąc o tym, co ludzie sobie robią. Była taka, czyli tak, to jest pierwsza część. Na pewno każdy Rosjanin i Ukrainiec, myślę, zna osobę o imieniu Olga Bergolz. To była bardzo znana poetka i w latach II wojny światowej przez 2 lata blokady w Leningradu, gdzie był straszny głód, gdzie ludzie zjadali swoje dzieci z głodu, tracili rozsądek i działy się straszne po prostu rzeczy. Dostawało się 125 gram chleba. Dlaczego podaję ten przykład? Bo ja akurat teraz w tym siedzę, tym się interesuję, to studiuję. Chociaż znam ten temat dosyć dobrze. I no, to było piekło na ziemi, tak? Że no, większego piekła trudniej sobie przedstawić, kiedy matka, biorąc jedno dziecko, skarmia go dwójce drugich, to słabsze, bo wie, że i tak nie przeżyje, tak? Dlaczego ja o tym mówię? Dlatego, żeby przekazać, jakie natężenie zła, piekła, beznadziei było przez 2 lata w Leningradzie. Plus do tego oczywiście chłód, było minus 40 stopni, ogrzewania nie było, nie było kanalizacji, nie było ciepła, nie było ogrzewania, nie było jedzenia, wszyscy mieli wszy, ludzie leżali w łóżkach, tak, bo nie mieli sił i tak dalej, i tak dalej. I dlaczego o tym mówię? Ta osoba, Olga Bergolz, przez 2 lata codziennie wychodziła w radiu, czytała swoje wiersze i podtrzymywała leningradców przeżyć przez to, a wielu osobom przez to uratowała życie. I to było bardzo ważne. Nawet naukowcy udowodnili, że
umierał nie ten, który nie miał jedzenia. Były ludzie, którzy też nie mieli jedzenia przez jakiś tam dłuższy okres czasu, ale oni żyli. Żyli dlatego, że mieli o kogo się troszczyć, o dzieci na przykład, tak? Tak, niektórzy dzieci swoje zjadali, tracili rozsądek, a niektórzy oddawali wszystko, tam własną krew i tak dalej, nieważne. Czyli ta motywacja, ona jest bardzo ważna, ona jest ważniejsza niż kalorie, żeby człowiek przeżył. I tą motywację przez 2 lata Bergholz dawała ludziom. I kiedy ona była w bardzo złym stanie, miała dystrofię, jej siostra przyleciała z Moskwy samolotem po nią i zawiozła ją do Moskwy na 2 miesiące. I po tych 2 miesiącach Bergholz mogła zostać w stosunkowo takiej dostatniej Moskwie, nie przeżywać głodu, a mimo to podjęła decyzję o powrocie do Leningradu. I jeszcze będę się streszczać, ale to wszystko jest ważne, żeby wiedzieć, co zrobiła ta osoba. Tym bardziej, że ta jej decyzja o pomocy Leningradu, swojemu kraju, była tym bardziej jakby takim z jej strony bohaterskim wyborem, dlatego że przed wojną ona 2 razy była w więzieniu stalinowskim w wieku 28 lat i za pierwszym razem ona była w 6 miesiącu ciąży i nogami wybili z niej dziecko i za drugim razem za rok ją znowu zaaresztowano i tak samo była w ciąży i tak samo w 6 miesiącu ciąży, tak się akurat złożyło i znowu wybili jej dziecko i dziecko już było tam martwe. Ona prosiła, żeby dali jej lekarza, nic, zostawili i śmiali się z niej i tak dalej, ona mogła po prostu umrzeć. Znaleziono ją w kałuży krwi. I mimo tych swoich przeżyć, ona jakby nie robiła nic złego przeciwko Związku Radzieckiemu w II wojnie światowej, bo oddzielała rząd i swoich rodaków, że to nie jest to samo. Nieważne, dlaczego o tym mówię? Dlatego, że teraz ukazały się pamiętniki Olgi Bergholz, ona ich prowadziła od 12 roku życia do samej śmierci. I te dzienniki, pamiętniki, ja bardzo czekałam na nich. One są bardzo szczere. Ona tam pisze tak, ona pisze swoje myśli. Ona je pisała po to, żeby po wojnie opisać te czasy. I chowała je, zakopywała w ogródku i tak dalej, i tak dalej. I ona jest tam bardzo szczera, tak? Tak jak człowiek jest szczery sam ze sobą. I tam jest bardzo dużo takich prywatnych, intymnych szczegółów. Ona miała 3 mężów, wszyscy 3 byli bardzo przystojni, co jest rzadkością. Każdy z nich bardzo przystojny był, ale najbardziej ją kochał 2. mąż, nawet na zdjęciach to widać. Z tamtymi zdjęcia są, że patrzą do przodu, a na tym, z tym 2. mężem, on tak patrzy na nią, po prostu widać. I tam rzeczywiście była ogromna miłość. Ale o czym ja mówię? Ona miała dużo kochanków, zakochiwała się, zdradzała mężów. I kiedy jej 2. mąż umarł z głodu w styczniu, 30 stycznia, umarł w szpitalu psychiatrycznym, bo z głodu też stracił rozum, miał padaczkę i tak dalej, to 8 stycznia ona szła na randkę do swojego kochanka i opisuje, że szła po trupach, bo trupy leżały po prostu, ludzie nie mieli sił, żeby je zbierać. I później jest też taki moment, gdzie ona opisuje, jak usunęła ciążę od swojego kochanka, jak on przyszedł do niej do szpitala, celował jej ręce i jak bardzo ona czuła się niezręcznie, bo koszulia była rozerwana, było widać jej piersi i takie różne szczegóły. I dlaczego ja o tym mówię? Dlatego, że znaleźli się w internecie, czytałam, jedna osoba zainspirowała jakby wszystkich do czytania tych dzienników i dawała same takie intymne szczegóły, że miała dużo kochanków i tak dalej, i tak dalej. I ludzie zaczęli, czytelnicy zaczęli pisać, że jak można, że to powinna była wykreślić z pamiętnika, po co ona o tym pisze i tak dalej, i tak dalej. I że jakie to było niemoralne, jaki ten... I ja bardzo rzadko komentuję coś, zazwyczaj komentuję, jak coś mi się bardzo spodoba, napiszę jedno słowo brawo na przykład, tak? Bardzo rzadko komentuję. I tutaj nie wytrzymałam, nawet się zarejestrowałam i napisałam swój komentarz, że
ci wszyscy krytykujący jakby wydali wasze pamiętniki, gdzie bylibyście tak samo szczerzy jak ona, to jeszcze nie wiadomo, co wywołałoby bardziej więcej oburzenia, rozczarowania i negatywnych emocji niż pamiętnik Bergholz. To po pierwsze. Po drugie, ja uważam, że czytać czyjeś pamiętniki to jest przestępstwo. Ja nie wiem, czy można wydawać czyjeś pamiętniki, no może po iluś tam latach od śmierci można, bo teraz jest rocznica 110 lat od dnia urodzenia Olgi Bergholz. Nie wiem, ale jeśli ty już czytasz czyjś pamiętnik, to trzeba obnosić się z tym jak z kryształowym wazonem. I ty nie możesz osądzać człowieka za jego myśli, za jego szczerość w swoim własnym pamiętniku. I wyobraźcie sobie, jakie to jest przekroczenie granic. Łazić jak świnie swoim ryjem w żołędziach, w pamiętnikach wielkiej poetki i wynajdywać tam właśnie takie intymne bardzo rzeczy i je komentować. I no, napisałam tam swoje zdanie, czyli jeszcze napisałam, że jeżeli się porównujecie do jej niemoralności, to porównajcie się do, dlaczego nie porównujecie się do tego, czy was stać byłoby codziennie w radiu czytać swoje wiersze, umierając z głodu, tak? Ona miała jakiś stopień dystrofii. Czy was stać byłoby wrócić z Moskwy do Leningradu tylko po to, żeby pomóc jego mieszkańcom i tak dalej, i tak dalej. I silnie jesteś żałosny, nie wiem, czy to było do mnie. Nie mam czasu na blokowanie jakby co. I troszeczkę mi to wytrąciło z równowagi. Czyli trzeba się porównywać do tego, czy my dalibyśmy rady wrócić z Moskwy do Leningradu, do tej blokady, do tej śmierci, do tych wszy i tak dalej, tak? Wrócić po co? Po to, żeby, bo ona widziała, że jej głos, jej twórczość, jej w ogóle słowo, tak? Jest potrzebne w Leningradzie. I mimo to, zobaczcie, znaleźli się osoby, którzy zaczęli grzebać się w jej pamiętnikach, szukać jakichś takich intymnych szczegółów, czyli do czego prowadzę? Do tego, że nieważne, ludziom jest grupa ludzi, dla których nieważne jest wartość człowieka, jakiś jego, którzy widzą po prostu tak jak w kałuży, tak? Ktoś widzi brud, a ktoś odbijające się niebo. I teraz przechodzimy do drugiej części, dlaczego ktoś widzi brud, a ktoś odbijające się niebo. Zobaczcie, i to zrozumieć bardzo fajnie i ładnie pomoże książka Gry, w które grają ludzie. No to jest moje tłumaczenie z rosyjskiego, ale na pewno znajdziecie Państwo. Bern, Erik Bern. I on tłumaczy jedną taką bardzo ważną rzecz, czyli co? Powiedzieliśmy, że jedną z najważniejszych cech człowieka jest umiejętność człowieka, jest to wręcz nie umiejętność, umiejętność to albo brak jej, to już powstaje dalej, ale jest taka potrzeba zaspokojenia swojego głodu sensorycznego. Głód sensoryczny jest tak samo jak głód na jedzenie, tak? I ktoś jest gurmanem, ktoś jest ascetą, ktoś lubi dużo zjeść, ktoś ten. I tak samo jeśli chodzi o głód sensoryczny, ale głód sensoryczny ma każdy człowiek. Czym jest ten głód sensoryczny? Robione były badania nawet na zwierzętach, na psach, niech płoną w piekle wszyscy, którzy robią badania nad zwierzętami, między innymi. Ale udowodnione jest, że pozytywny bodziec jest tak samo jakby dla psa dobrze mieć albo pozytywny, albo negatywny bodziec. I jest to lepsze, nawet jakiś silny negatywny bodziec jest lepszy niż brak bodźców w ogóle, tak? Bo wtedy nie jest zaspokajany jego sensoryczny głód. Dzieci w XVIII wieku we Francji, dzieci w sierocińcu, takie bardzo, bardzo malutkie, były karmione, dawano im jedzenie, ale im nie dawano żadnej uwagi. Nie pocieszano ich chwili, gdzie płakali, kiedy krzyczeli, kiedy tam jeszcze coś. I to wywołało u nich
organizm, który nie zaspokaja swój sensoryczny głód, zwłaszcza w bardzo, bardzo młodym wieku, on, ta tkanka nerwowa, ona schnie, wysycha. I to można zobaczyć wtedy, kiedy jest marazm starczy na przykład, nie? Kiedy wysycha tkanka nerwowa. I takie dziecko jest podatne na chorobach i w końcu znajdzie powód, żeby umrzeć. Tak? I to, co było założone w dzieciństwie, o, zobaczcie, ja narysuję tkankę nerwową na przykład, tak? Jak to może wyglądać? Tak, załóżmy, mamy taką tkankę nerwową i od dzieciństwa, w trakcie dzieciństwa my dostajemy różne bodźce. Widzimy tutaj, tak? Różne. Zewnętrzne, bodźce zewnętrzne. I w zależności od tego, co my otrzymujemy, jakie bodźce zewnętrzne otrzymujemy w bardzo wczesnym dzieciństwie, tak się jakby w dzieciństwie nasza tkanka nerwowa, ona jest taka miękka jak plastelina, taka gorąca. I z czasem, z wiekiem ona jakby stygnie i staje się bardzo taka twarda. Dlatego jeśli człowiek był, nie wiem, wychowywany w negatywnym nastawieniu do innych ludzi, to nawet nieważne, ile on uwagi dostanie, ile głaskania i przytulania dostanie w wieku dorosłym, to on i tak będzie uważał, że inni ludzie to debile, idioci i tak dalej, i tak dalej. I to dosyć trudno zmienić. I to nie da się zmienić od zewnątrz. Zmienić je my możemy, jest mnóstwo informacji dostępnych, na przykład tak samo jak ta książka Berna, tak? Ale zmienić je, wyciągnąć wnioski i pracować nad sobą może tylko sam człowiek. Z zewnątrz nie da się go zmienić, tak? Nawet dając jakąś ważną, przydatną informację, korzystną, istotną, my nie zmienimy nikogo. Bo to jest tak, jak można słuchać, ale nie każdy, kto słucha, nie każdy słyszy. I co jeszcze, wracając do tej tkanki nerwowej? Ten głód sensoryczny, jego ma każdy człowiek. I na przykład jego zaspokaja się w sposób, dając się uwagę komuś, tak? Dając uwagę, głaskając, przytulając, szczęśliwi, między innymi szczęśliwi ludzie wyrastają z dzieci, które były bardzo, bardzo aż przesadnie kochane, całowane, przytulane i tak dalej. Z takich dzieci wyrastają szczęśliwi ludzie. Przypomniała mi się jedna sytuacja, ale ja nie będę o tym mówiła. Może dobra. Kiedyś zostałam skrytykowana przez teściową, że za dużo całuję moją córkę. Ale to też świadczy o tym, jak różne mamy historie życiowe, jak różne mamy dzieciństwo, tak? Jak różne mamy potrzeby. I wracając do tego głodu sensorycznego. Już tak, proszę teraz nie pisać komentarzy do trochę. Na przykład można porównać zaspokajanie głodu sensorycznego z tym, że ja na przykład robiąc to, wrzucając to wideo na kanał, będę dostawała jakieś przyjemne, mam nadzieję, komentarze, że komuś coś to pomogło zrozumieć, albo tam było ciekawe, albo jeszcze coś. I to będzie dla mnie zaspokojenie mojego sensorycznego głodu, w tym sensie, że to jest bardzo przyjemne, tak? I ja w odpowiedzi też polajkuję ten komentarz, czyli też, powiedzmy, pogłaszczę tą drugą osobę, która napisała do mnie dobre przyjemne rzeczy. Komentarze jakieś złośliwe, albo głupie, albo obrażające. Oczywiście, że ja będę usuwać, tak jak robi ogrodnik w swoim ogródku, które kocha, wyplenia te chwasty i chce, żeby rosły na nim tylko jakieś miłe, ciekawe kultury.
kwiatów, tak? Także jest to rzeczą ten. Ja nie będę płakać nad przykrymi komentarzami. Ja po prostu zablokuję tą osobę. I uważam, że tak powinna zrobić ta moja klientka, która chce iść do sądu i udowadniać, że ona nie jest na literę Q. I komu ona to chce udowodnić? Jemu? Ona nie udowodni, ona jego nie zmieni. To jest strata czasu, swoich komórek nerwowych. Ale dlaczego ona chce to robić? Przypuszczam, to jest, powiedzmy, taka moja hipoteza. Dlatego, że jeśli człowiek był w czasie swojego dzieciństwa, dostawał takie bodźce, które powodowały, że on się obrażał, to w życiu dorosłym prawdopodobnie taka osoba będzie szukała, podświadomie oczywiście, nieświadomie, sytuacji i powodów, w których ona może się obrazić. Rozumiemy to, ona będzie stwarzała takie sytuacje. Jeśli dziecko jest bulingowane w szkole albo przez rodziców, tak, gnębione, to osoba dorosła, która wyrośnie z takiego dziecka, w wieku dorosłym będzie sama stwarzała, będzie szukała takiego szefa, który będzie mu dostarczał takie emocje, że ona będzie mogła się obrazić. To jest, ja w ogóle zachęcam Państwa do nauczania się psychologii. Tak, nie będę teraz czytać komentarzy. Do nauki psychologii. Dlaczego? Po pierwsze, to jest bardzo ciekawa nauka, a po drugie, ona daje klucze do otwierania bardzo dużo drzwi w naszym życiu. Po prostu szliśmy kiedyś z córką ulicą i nie wiem, czy mówiłam o tym, czy nie. Ona lubi, żebym ja, obserwując jakąś parę, albo w kawiarni, albo po drodze, ja jestem w stanie powiedzieć, jak się rozwijają ich relacje, kto w jakiej jest pozycji i jaki będzie prawdopodobne, jaki będzie ciąg dalszy. Tak? To jest bardzo ciekawe i tego się można nauczyć, nie trzeba być wróżką. Ale wracając do tej naszej tkanki nerwowej, do głodu sensorycznego, czyli te wszystkie złe, te wszystkie jakieś prymitywne programy, one mają bardzo dużą popularność, dlatego że większość ludzi, masa ludzi nie potrafi sama zaspokoić swojego głodu sensorycznego i zrobić struktury swojego czasu i zorganizować swoje życie w taki sposób, żeby jego życie było dla niego wystarczająco ciekawe i wystarczająco zaspokajało jego głód sensoryczny. Więc masa ludzi, takie stado, nie wiem, większość osób ogląda takie programy i w ten sposób zaspokaja swój sensoryczny głód, tak? Tak samo jak pisząc jakieś złe komentarze tam gdzieś na czacie, tam na forum, tak? To jest jakby człowiek, który nie pracuje nad sobą, człowiek w wieku dorosłym jest w stanie zmienić wszystkie swoje te założone w niego, nie wiem, nie nawyki, a zmienić nawet strukturę tej swojej tkanki nerwowej. Co mam na myśli? Zmienić swoją reakcję, bo między bodźcem a człowiekiem jest jeszcze coś, jest jeszcze jakaś przestrzeń. To tylko zwierzęcie jest reakcyjne, tak? Że od razu musi być jakaś reakcja. A my powinniśmy dążyć do tego, żeby była jakaś przerwa pomiędzy nami. Tak. Proszę mnie, nie musiałabym wyłączyć komentarz, ale nie wiem. Już zaraz. Tak. No dobra. Mniejsza z tym. I na przykład, jak mówiliśmy wcześniej w naszych wideo, tak, że jest taki... Ze mnie oczywiście malarz marny, ale... No nie wiem, lepiej nie narysuję. Jest taki luk nerwowy, tak? I zmieniając jego... Zmieniając te połączenia neuronowe, można nauczyć się innym reakcjom na te same sytuacje, tak? Ale to wymaga oczywiście pracy nad sobą, tak? I wymaga po prostu chęci tej pracy.
I co jeszcze chciałam, chciałam dodać? Dlatego ja uważam, że chodzenie i chodzenie po sądach, udowadnianie się albo wykluczanie się w jakichś tam czatach, tak samo jak oglądanie bardzo prymitywnych programów, jest, no jest oczywiście wyborem każdego człowieka i nie ma sensu coś komuś udowadniać, jeśli ktoś nie chce usłyszeć, tak? My możemy pracować tylko nad sobą i jeśli na przykład ta pani nie będzie wchodziła w te brudy, nie będzie szła do sądu, nie będzie przechodziła przez te wszystkie przykre sytuacje zawsze związane z tym i wytrzyma, to oczywiście brak ukrytych jakichś motywów, brak manipulacji i staranie się żyć uczciwie i nie reagować na to, co jest zbędne w naszym życiu, oczywiście wymaga przeżycia ogromnego stresu i trzeba być takim człowiekiem dosyć dzielnym, tak, żeby to przeżyć i nie poddać się pokusie, zachowywanie się takiego, jakiemu nauczyliśmy się w dzieciństwie. Natomiast jeśli pozwolić sobie na przeżycie tego stresu, to można zmienić te wszystkie swoje połączenia neuronowe i więcej to nie będzie nas ciągnęło do tych samych reakcji, czyli my podświadomie nie będziemy stwarzać takich sytuacji, w których moglibyśmy się obrażać, tak? Jeśli my nie będziemy reagować na coś, co jest zbędne, co jest brudne, niepotrzebne i głupie, to po prostu będzie coraz mniej takich sytuacji w naszym życiu. Ale w ogóle to jest moje subiektywne rozumienie Erika Berna i ja zachęcam do czytania jego książki Gry, w które grają ludzie. Możliwe, napiszcie, czy to było ciekawe, czy niezbyt, czy chcielibyście na inny temat porozmawiać. Jeśli moja interpretacja Berna znajdzie jakiś odzew u Państwa, to możemy kontynuować czytanie jego prac, między innymi tej książki, którą bardzo lubię. No i na tej pięknej letniej nucie kończymy nasze spotkanie, za które Państwu bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że chociaż coś ciekawego, wartościowego wynieśliście Państwo z dzisiejszego spotkania i to będzie dla mnie ogromnym, ogromnym, obłędnym sukcesem, naprawdę. Ja wszystkich przytulam, wszystkich pozdrawiam i naprawdę Wasze ciepłe komentarze są dla mnie bardzo, bardzo ważne. Pięknego dnia i mam nadzieję, że bardzo wkrótce się spotkamy. Tak, do widzenia. Pa.